Trzeci Poland Rock Festival, zaraz jedziemy tam, czekamy na autobus. Zobaczycie pierwszy odcinek, tam niewiele będzie się działo, przy drugim trochę posiedzę dłużej, będę miał więcej czasu. Także miłego życzę oglądania. Do zobaczenia na miejscu. Znowu wiesz, na cały stół. Dosłownie czuję się na tej imprezie jak VIP. Tutaj, tu kiedyś mieszkałem, są dosłownie dwa domki na całe lotnisko. I akurat tu mieszka moja była teściowa. Zawsze zostawcie dobry ślad po sobie, to wejdziecie jak ja i nie ma żadnego problemu. Jeszcze były niedawno słoneczniki, teraz chyba ktoś zabrał kwiatki. Nieźle, co? Myślę, że dzisiaj jest więcej ludzi niż w pierwszym dniu. Idziemy dalej. Jeszcze, że wiadomość w ogóle do Dara, nie? Kupiłem ci ostatnią pamiątkę, ale było grubo i ją zgubiłem. A teraz jest znowu mega duża kolejka. I spróbuję później. Ta kolejka zatacza koła, bo nie da rady, żeby stali w linii prostej. Także Daro nic nie obiecuje, ale będę próbował. Tutaj druga kolejka do koła. Ostatnio w niej stałem, także tym razem dziękuję. Niech sobie inni postoją. Oczywiście jest za darmo.
to wstaniemy. Bo cały świat jest totalnie pojebany teraz. Zależy od was zamienić to w coś lepszego. Bo my starszy spierdoliśmy wszystko. Trudno. Okej? Okay? So we gonna fight! We gonna fight! Minut setu Me and the Man. Było i wciąż jest absolutnie cudownie. Złoty, który spada w dół, wy i ten wszechobecny kurz, a tego widoku nikt nie zapomni. A zanim będziemy procedować, chciałbym zaproponować wam bardzo krótką lekcję muzyczną, jeśli jesteście gotowi. Teraz pytanie, czy jesteście gotowi? To bardzo prosta melodia i bardzo prosty tekst. Możecie po prostu robić na-na-na albo la-la-la. Nawet ja to zapamiętałem. A melodia idzie tak. A ja nie. Kłam, Pinokio, kłam. Kochani, słuchajcie, teraz kilka pytań i mała introdukcja przed kolejnym utworem, bo będziemy mieli fantastycznego gościa. Bardzo się cieszę, że zgodziła się wziąć udział w tym eksperymencie. Teraz pytanie do wszystkich tutaj. Ci, którzy się zgadzają, niech podniosą rękę, okej? Okay? Więc pytanie, czy... Nie! Ej! Czy wierzycie w cuda? We'll be right back.
scenę. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, popatrzmy sobie na ludzi. Pokażę kolejkę do młyna. To jest po prostu mega. Tak, go nagrywam vloga na YouTube'a. Chcecie kogoś pozdrowić? Gostyn. Gostyn, dobra, pozdrowienia dla Gostynia. Się zaczyna kolejka. Jak widzicie, jest mega długa. To jest około ponad 2 godziny czekania.
przyszłość. A tu tyle dzieci, jakich... Thank you.
Całej techniki, która służyła dla was piękne widowisko, która pracowała ze mną przez 3 dni. Wielkie brawa, wielkie, ogromne brawa dla całego pomysłu, dla wszystkiego, co robimy. A to ty wziąłeś werbel z mojego kampera? Kamper idzie w lód, kam nie. Werbel idzie w lód. Oj, to pośpiewajmy sobie. Chcesz jeszcze raz? Ale was jest, ale was jest. Coś pięknego. Piotr, jak ty zagrasz, oni będą śpiewali. Ja że będą spokojnie wyjechać. To jest taki. A to sam refren czy... Słuchaj. Zacznij od tych słów. Co to? Tam była historia, co on powiedział, że nie chce. Tak, ale ono tutaj nie działa. Dawaj, namówcie Piotra, ja już się nie odzywam. Odstawiam krzesło, wy się bawcie. Straszyć, że bez ciebie zgubię się. Kiedy wrócisz, mówisz mi, co piękne, a co sam twierdzą, pewnie nie, a co nie. Dawaj. I ja mam żal,
Dziękujemy! Piotr Bugardyk, który z tego szczęścia przyniósł wszystkie krzesła na scenę i zamówił jego. Podziękujcie Piotrkowi. Dziękujemy! Nie uciekaj, Piotrek, to ja uciekam, ty grasz. To był żart, idziemy wszyscy spać, dziękuję bardzo. Skindred poszedł spać, my też idziemy spać. Dobrze, teraz my drani. Dziękujemy! Dojedźcie bezpiecznie do domu. Dajcie znać już poniedziałek w naszej audycji Bant Radio ZBC o godzinie. Zaraz będzie ciemno. Żyjemy. O godzinie 20 audycja, w sobotę powtórka. Już pierwsze nagrania z naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Dobranoc. Koniec, nie? Dodam coś od siebie. Zaraz będzie ciemno! Dobra, dzień trzeci dobieg końca. Trzeba wracać do domu. Na szczęście jestem miastowym, także nie mam z tym problemu. Elo, do zobaczenia w Holandii. Czekajcie na następny film. Pozdro. Pozdro teściowa, była Elo.